Bardzo proszę o zabranie głosu prezydenta Centrum Adama Smitha, pana Sadowskiego. Proszę bardzo. Dzień dobry, Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha i Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie RP. Proszę Państwa, zwykle wystąpienia moje zajmują mi 30 sekund, bo tyle daje mi telewizja na powiedzenie, co jest naprawdę istotne i faktycznie postaram się nie za dużo przedłużać ten czas, który zwykle mam do powiedzenia. Nie tak kilka lat temu występowałem na konferencji poświęconej 10-leciu strategii lizbońskiej. Strategia lizbońska od co najmniej kilku lat stała się miarą zacofania Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych, a kiedyś miała być narzędziem i strategią przegonienia Stanów Zjednoczonych. Nie stało się tak dlatego, że od dłuższego czasu mamy kryzys wielorakiego rodzaju w Unii Europejskiej. Jak zauważył kiedyś Tonbi, profesor Tonbi, nigdy nie udało się stworzyć imperium, a do takiego projektu należy zaliczyć próbę stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy narodom, które najzwyczajniej starzeją się i z tym procesem obiektywnym, niezależnie od ideologii, które wyznajemy i wartości, mamy bezsprzecznie do czynienia w Unii Europejskiej. Stąd nie uda się zrealizować nie tylko zamiarów daleko idących, ale każdych innych z tego bardzo prostego powodu. W dodatku, jak kiedyś zauważył profesor Parkinson, ustroje upadają nie dlatego, reżimy upadają nie dlatego, że są okrutne, tylko dlatego, że bankrutują. Unia Europejska jest w stanie permanentnego bankructwa, przynajmniej od roku 2008, bo jak wytłumaczyć fakt podtrzymywania gospodarek regularnym dodrukiem pustego pieniądza, co ma miejsce już od dłuższego czasu w Unii Europejskiej. Takie procesy nie dzieją się bez końca i nie dzieją się bezkarnie. Pamiętajmy, że za naszego życia, a przynajmniej mojego i części osób tutaj na tej sali, upadł Związek Sowiecki, a jego armia została z Polski wyprowadzona. Stąd mieliśmy już do czynienia z sytuacjami, które przerosły skalę projektu europejskiego. Jesteśmy dzisiaj chyba w stanie po doświadczeniach polskich powiedzieć, że najlepsze to, co może dzisiaj przywrócić siłę Unii Europejskiej, ale zupełnie jako innego projektu, to jest to, czego Polska doświadczyła właśnie na przełomie lat 80. i 90., mianowicie przywrócenia wolności gospodarczej. Bo tak jak brzmi jedna z zasad klasyki ekonomii wolnorynkowej, jeżeli towary nie będą przekraczać granic, to będą to robiły armie. I jeżeli Unia Europejska dzisiaj wybierze bezpieczeństwo wyłącznie socjalne, a takie są, jak widać, polityki sporej części krajów, to niestety nie zostanie już środków na elementarne bezpieczeństwo państwowe, czy mówiąc wprost, militarne naszej części świata. Wiele lat temu braliśmy udział w konferencji, gdzie kraje azjatyckie przysłuchiwały się doświadczeniom wynikających z integracji Unii Europejskiej. I przedstawiciel jednego z krajów azjatyckich powiedział, że bardzo dziękuję Unii Europejskiej za ten proces integracyjny, bo dzięki temu Azja na pewno nie pójdzie drogą Unii Europejskiej, gdyż jest to droga błędna i skazana na klęskę. Dziękuję bardzo.